Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób artystów i artystki inspirowały proste formy geometryczne, jak koła, kwadraty, czy proste formy geometryczne. Artysta, którego chciałabym dzisiaj przywołać, to Karl-Heinz Adler. Sama osobiście nie wiem o nim za dużo, ale może jest to pretekst do tego, żeby się o nim czegoś dowiedzieć, bo tworzył naprawdę bardzo ciekawe kompozycje i jedna z nich zainspirowała mnie do tego, żeby wykonać odbitkę. Inspirowaną prostymi formami geometrycznymi. Dlatego, żeby powstała monotypia, potrzebujemy szyby albo kawałka plastiku, czegoś, co jest gładkie i na czym można rozprowadzić farbę drukarską. Potrzebujemy farby, po prostu bardzo, bardzo gęstej farby. Ja używam farby do linorytu, ale jeśli nie macie farby do linorytu, to jakąś taką farbę, która już trochę wody straciła albo spoiwa straciła i jest dość gęsta. Tą farbę będziemy rozwałkowywać za pomocą wałka. To jest wałek, który jest wałkiem specjalistycznym, ale możecie użyć takiego, który macie w kuchni. Na tak przygotowaną płaszczyznę nanosimy kompozycję, używając do tego tej plastikowej części, która zostaje po tym, jak zużyjemy całą taśmę do klejenia. Jak widzicie, przesuwam ten element o bardzo podobną odległość. Tak, żeby zarejestrować ruch tego narzędzia po płaszczyźnie. Teraz wystarczy przyłożyć czarną kartkę papieru i docisnąć ją tak, żeby odbić to, co przed chwilą zrobiliśmy. To zawsze jest niespodzianka, co wyjdzie. Jak widzicie, w tej kompozycji dominującą figurą geometryczną są koła. Serdecznie Was zachęcam do tego, żeby taką kompozycję stworzyć samodzielnie i żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat artysty, którego Ci cytowałam. Ten artysta to Karl-Heinz Adler i zachęcam do tego, żebyście się dowiedzieli od niego czegoś ciekawego.